Ciao, witajcie, tu Wojtek Rexar. Na PBS sobie chodzimy Jinem, jak się on tam wie. I próbuję pobić największy rekord największego criticala w tej grze możliwy. Lepiej widzimy mój fail, bo nie zabezpieczyłem tyłu. Ale powiem wam tak. Runy 50% pod criticala. W sensie obrażeń od trafień krytycznych. Teraz buduję sobie jak najwięcej Infinity, żeby mieć kolejne criticale. A tam gdzieś jeszcze ze mną jest na konfie Christian. No cześć, tak niczego nie pobijesz przecież, bo największy kryt na pewno nie będzie wyglądał taki twój. To nie będzie. Jak nie, mam największe runy na criticala. Wszystko wziąłem na criticala. Musisz mieć 100% kryta i zwiększoną moc skryta, tak? No właśnie. Przecież kupiłem wszystkie na obrażenie od criticala. Buduję sobie teraz kolejne Infinity. I się stakuje na 18. Oczywiście wiadomo, że tu są lagi, bo to PB. Ale ja myślę, że przeżyjemy to jakoś. Moja publiczność czeka. Aha. Aż takiego obiegu sprawy nie spodziewałem. Udało się zabić wroga. Dwa trupy. Wszyscy na miejsca mówię. Moja sztuka to impuls. Nie mogę się mu oprzeć. Będę robił takie cięcia, gdyby mi już naprawdę lagowało, ale myślę, że to nie będzie. Widzimy criticala za 700, za 500 i za 1200. Za 500 i za 1220 na razie mamy największego criticala. Zabijanie to taka słodka rozpacz. Wystarczył ult, żeby Kasiopeia się złożyła. Oczywiście polecam wam, jak już będziecie grać tą postacią, jako podstawowa chyba masterka finalna. Rządza krwi wataszki. Bez tego ludzie nawet nie wchodźcie tą postacią. Bo to jest po prostu podstawa, tak jak... Nie wiem. Tak jak prawie Infinity na prawie każdego strzelca. Criticale. Nice. Musimy jak najwięcej golda zdobyć. Oczywiście nie puszując tak hard ludzi. W sensie ludzi mam na myśli botów, bo na normalach już było tragicznie. Nie dość, że ping to jeszcze nagrywanie, to ja wiem co się dzieje na normalach, dlatego wybrałem alternatywną wersję botów. Trochę lipa. Śmierć nie powinna być szybka. Powinna być. Wszyscy na miejscu! Nie do powstrzymania!
sumie tak ma takie ładne pole. Nie rozumiem. Może tak szybko opiszę jego umiejętności. To jest skaczący granat. Jak zabije miniona albo jakąś postać, przeskakuje mając zwiększony damage. W to jest zabójczy rozkwit. Taki daleki laser, którym strzelamy. Mój talent uświęca środki. I zadaje damage. Jeżeli jest złapana postać w ująć widownię, taką pułapkę, coś a la Victory Zaira, to zabójczy rozkwit unieruchamia postać. No i ultimate. To jest kurtyna. Jak widzimy, to jest taki stożek, na którym obszarze wystrzeliwujemy 4 rakiety. Czwarta rakieta zadaje obrażenia krytyczne. Co jest kłamstwem? Maska? Połączcie sobie wszystko w kupę, a będziecie mieli critical za 2000, a nawet więcej. Podstawowe. Ja już tylko z podstawowych nawalam. Więc pomyślcie sobie, co to będzie, jak złożę 100% krytykala. A tak przy okazji, Krystian, jesteś? No, jestem. Ja sobie tutaj oram moje Shadow of Mordor. A co? Gdyby krew miała więcej kolorów. Zniszczono twoją wieżę. Widzieliśmy Zaire, która miała pół HP. Niestety z tego HP nie skorzysta. Przeciwnik pokonany. Duży minionek. Zakończenie. Idziemy dalej. Pokonany. Potrzebujemy na kolejne Infinity. Tak przy okazji, Krystian, Infinity się stakują? Nie, znaczy w sensie, w jakim sensie się stakują? To im ma się stakować, no bo damage im się stakuje, wiadomo, ale... Dobra. Chyba krytyka, ale nie! Sztuka nie może być spętana. Lubię agresywne kompozycje. Póki mnie nie złapią, będę tworzył. Jedne blu. Idziemy po kolejne Infinity. Nerwowy przed każdym występem, ale potrzebuję tego uczucia. Myślę, że już tak sięgniemy krytykalem za 1500. Pracuję dla wyrafinowania. Legenda. Dwa trupy. Twoje życie. Przeciwnik pokonany. Unicestwienie. Widzieliśmy na totalnym fuksie quadra killa. Żyje tylko w i to na samym ulcie. Tykala mamy za 1400 już. A co drugi atak to jest 1200. Ale nigdy nie ma odpowiedzi. I cały czas zwiększamy nasze AD.
Niszczenie wież. Zazdroszczę ciszy. Ja muszę być głośny. Mój geniusz w końcu. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Przeciwnik pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Co się tam dzieje? Trzy trupy w drużynie przeciwnej. To ta Irelka już trzy trupy walnęła. Czas to skończyć. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Życzcie mi powodzenia. Ciężko się pracuje w tych warunkach. Będą. Koniec serii. Idziemy po kolejne Infinity. Przedstawienie. Już mamy 80% na criticala i nasze AD wynosi 672. Ale żeby do rekordu dojść, trzeba zrobić i Barona, i 5 Dragonów, i kupić Potkę, i być wszystkie Infinity. Sztuka powinna przerażać. Barona myślę, że mi się nie uda, z tego względu, że mam bardzo mały attack speed. Gdybym miał trochę więcej, przeciwnik pokonany. Myślę, że bym dał na spokojnie radę. Ale myślę sobie, że zdobędę jakiś tam zapas golda, kupię szybko atak speed, zrobię Barona i kupię Infinity. I teraz mamy atak krytyczny, który trzeba wykorzystać. Tylko na moment przed strzałem. Już nie mamy. Ikona sztuki nie musi tłumaczyć. I bum! Critical za 1500 już wchodzi. Za 1700 nam wszedł. Nie mogę być dobry, muszę być perfekcją. Tak jak sam Jean mówi, musi być perfekcją, więc my do tej perfekcji dążymy. Będą zniszczono twoją wieżę. Śpiewać. Dlatego zabijemy tą Kasiopelę. Legenda. Jean to jest kolejna postać, która wymaga kejtowania. Jak sami widzieliście. Pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Critical za 2000 już wchodzi. Ten moment, zanim postrzał zaczyna boleć. Idziemy dalej. Teraz sprzedamy sobie te buty nasze. Kupimy sobie zupełnie inne. Na prędkość ataku ze wzmocnieniem. Nasz mieczyk sprzedamy. I sobie weźmiemy 100% na criticala. Chcę czuć wszystko. Mój pistolet mi na to pozwala. Przynoszę na samolot. Legenda.
Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli leci czwarty pocisk, wszystko będzie dostawało obrażenia krytyczne. Jak ja mam tworzyć, gdy ktoś tam koniec serii. Zmieniam się w tylko publiczność zobaczy moje prawdziwe. Idziemy na Reda. Przeciwnik pokonany. Przedstawienie nigdy się nie kończy. Może pójdziemy na dragona. Potrzeba tutaj dobrego chodzenia. Tysiąc, 1500. Przynoszę swoim klientom i moim ofiarom. Muszę zobaczyć, co to były za buty. Tworzę aranżację dla śmierci. Legenda. Nie polecam chodzić postacią śmierć typu midlaner samym. Jeżeli Jin będzie miał krytykale, bo to po prostu skutkuje samobójstwem. Ten pokaz potrzebuje więcej energii. Tysiąc dziewięćset. Idziemy dalej. Myślę sobie, że teraz weźmiemy coś na attack speed i zrobimy barona. Tylko teraz co? Tu widzimy nowy przedmiot. Dusker Blade of Darkrat. Sojusznik pokonany. No jakoś ciężka nazwa, a w Polski pewnie jeszcze dziwniejsza będzie. Sojusznik pokonany. Coś na speeda. Sojusznik pokonany. Może weźmiemy widmowego tancerza. Grajcie muzykę, zmuszę ich do tańca. Sprzedamy buty, weźmiemy to i weźmiemy potkę. Potkę na... Zapłacono mi za wystawienie zabójczego przedstawienia. Myślę, że damy radę. Mamy 861 do damage'a. Na krytykala pewnie mamy już jakieś drugie tyle. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Z każdą maską kryje się kolejna maska. Niestety nie mamy szans. Teraz musimy poczytać na chwilę. Sojusznik pokonany.
No dziwne, bardzo. Bardzo dziwne. Zniszczono twoją wieżę. Musimy teraz iść ogarnąć wody, bo one się niestety już trochę... Zniszczono twój inhibitor. Za mocno poczuły. Więc musimy iść wyszałać jakieś konkrety. Ma Irelia reporta! Jebana szmata. Ale za każdym razem kłamie. I Alistar też ma reporta. Ktoś mało inteligentnego potrafi... Kurwa, ksuć. Jeszcze jakby zrobili ten damage, chociaż. Na serio chcesz reportować boty? No tak, kurde! One nie powinny nigdy tak inteligentnie rozporządzać. To są boty. Zabija. Legenda. Alistar, honor cię, naprawdę. Zostawić mnie. Uwaga, mamy już 5 Infinity i buty. Zaraz oczywiście buty sprzedamy, żeby mieć Infinity. I zobaczymy nasze AD. Jednocześnie będziemy już iść po czwartego dragona. Dobra, to idziemy dalej. Tak się właśnie obawiałem. Sojusznik pokonany. Że może nie starczyć. I która dorówna mojej sztuce. Aha. Naładowanej broni. Uznajmy, że to tak miało być. Udało ci się zabić wroga. Że scenariusz jest doskonały. Dawaj, dawaj, ładuj. Każdy nabój to fragment mojej duszy. To część mnie. Sorry, że ja już nie rozstawiam tych pułapek, ale to już zajmuje trochę czasu. A do bicia rekordu jest daleko. Teraz czekamy na piątego dragona. Critical za 2145. Żyję tylko po to, by tworzyć. Powiem wam, że takiego... Twój inhibitor wkrótce się odrodzi. Kog'Mava złożyłoby to na kita. Aha, ten flash.
No nic. Uznajmy, że to tak. Wyjdź. Sobie myślą, kiedy mnie widzę. Wow. Wszyscy nosimy maski. Ja postanowiłem stworzyć własną. Idziemy, idziemy. I Krystian chyba ma rage'a. Na Facebooku, bo cały czas słyszę, kurde, spamy. Mówią, że jestem szalony. Każdy artyst. Uwaga, będzie. O nie. Jest ironią. Nie podarujemy. Nie do powstrzymania. Zniszczono twój inhibitor. Dwa trupy. Mamy trzy trupy. Nie będziemy mieli kłady, gdyż Kog'Maw jest na bocie. Wszystko musi się dobrze kończyć. Legenda. Sojusznik pokonany. Kupujemy już ostatnie buty. Co ja gadam? Infinity. Ulepszymy sobie wardy, chociaż nie wiem po co. I kupujemy sobie potkę. I dzięki temu widzimy, mamy Jinem 1012 AD. Boję się aż pomyśleć, co to będzie z Criticala. Sztuka wymaga dozy okrucieństwa. Oczywiście, gdybyśmy mieli Barona, byłoby to jeszcze pewnie więcej. Nie cierpię tej brzydą. Jak dla mnie, powinni jeszcze naprawić znaczny błąd, który sprawia, że Jin nie powraca już do ekranu. Bum! Po użyciu super umiejętności mamy ekran dalej oddalony w tym miejscu, gdzie celowaliśmy, a nie wraca on bezpośrednio do postaci. Więc to jest pewne utrudnienie, zabijanie przynajmniej to taka dla mnie. Słodka rozpacz. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Czekamy na dragona. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Criticale już same wpadają nam. Mój talent uświęca się. Sojusznik pokonany. 1600. Moja sztuka to impuls. Nie mogę się mu oprzeć. Sojusznik pokonany. Za minutę będziemy mieli dragona. Myślę, że najlepiej nam to pójdzie wypróbowanie na botach. Ja pociągam za sznur, a oni tańczą. Critical za 2500 wszedł. Oczywiście 1400. Tak, ale lagów niestety nie przebijemy.
w drużynie przeciwnej. I najbardziej mogę się martwić, że to może być mój koniec, gdyż boty są mało inteligentne i jedynym ich celem jest puszowanie. Idziemy dalej, kupujemy potkę. Moi krytycy szybko się wypalają. Co się w ogóle dzieje? Czemu mnie Xin składa na jednego hita? Przecież to jest chore. Dobra, wrócimy po przerwie. Idziemy dalej, kupimy sobie potkę. Pójdziemy najpierw na Blue, potem na Reda i potem na Dragona. Tak się czuje Jin bez butów. Naprawdę wolne to jest. Sojusznik pokonany. Świat jest to krótki, ale w sumie to ja bym jej pomógł, ale ja mam ważniejszy cel. Śmierć nie powinna być szybka. Powinna być operą. Wybór przeciwników wkrótce się odrodzi. Lubię. Może i się odrodzi. Kompozycję. Zaczynamy piątego dragona. Mamy 1050 AD. Koniec serii. Zobaczymy, ile nasz finalny critical wyniesie. Weźmiemy sobie na ten przykład Starika. No może Tarik to akurat zły przykład, bo udało ci się zabić wroga. On ma odporność. Przeciwnik pokonany. Ale może na takich wilkach się uda. 2500 critical. Pracuję dla wyrafinowania. Niestety żaden stwór nie jest aż tak potężny, żebym aha. Przeciwnik pokonany. Okej. Twoja drużyna. Idziemy dalej. Kończy nam się powoli potka, więc musimy się streszczać. Robię się nerwowy przed każdym występem. Potrzebuję uczucia. Koniec serii. 2500 przekroczone. 2600 skala. Czyli powiem wam, że już tak naprawdę można złożyć dobrego tanka. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Przynajmniej w takiej wstępnej fazie gry. Mamy tutaj piękne zakończenie z oddalonym ekranem dzięki Jinowi. Myślę, że rekord został pobity, gdyż wszedł nam critical za prawie 2700. Jeżeli komuś wszedł większy, proszę o jakieś, nie wiem, dowody, filmiki, komentarze. I będę starał się w następnym odcinku zrobić jeszcze więcej Jinem. A na razie to tyle. Trzymajcie się, no i do zobaczenia.